Poprzedni odcinek z tej serii spotkał się z ogromną liczbą pozytywnych komentarzy z Waszej strony. Dlatego przygotowaliśmy kolejną porcję informacji ze świata skoków narciarskich. Cześć, z tej strony Artur z ekipy Pod Narty i zapraszam Was na kolejny odcinek serii sezonu ogórkowego. Jewgenij Klimow i Aleksandra Kustowa zwycięzcami trzeciego etapu Pucharu Rosji. Trzeci etap Pucharu Rosji w skokach narciarskich kobiet i mężczyzn odbył się w Niżnym Tagile na kompleksie skoczni narciarskich Bocian. Zawodnicy rywalizowali dziś na dużej skoczni K120. Aleksandra Kustowa osiągnęła najlepszy wynik w skokach narciarskich kobiet, oddając najdłuższy skok dnia na 128,5 metra i uzyskując 210,9 punktów. Była zdecydowaną liderką w obu seriach. Sofia Tichonowa z Sankt Petersburga zajęła drugie miejsce z notą 192,8 punktów. Trzecie miejsce zajęła Adelina Ibragimowa z Republiki Tatarstanu, 184,6 punktu. W rywalizacji mężczyzn Jewgenij Klimow z Moskwy był najlepszy w obu rundach z wynikiem 269,3 punktu. Drugie miejsce zajął reprezentant regionu Niżnego Nowogrodu Roman Siergiejewicz Trofimow z notą 251,5 punktu. Oddał on najdłuższy skok dnia na odległość 136 metrów. Danius Adriejew, Republika Tatarstanu i Michał Nazarow, Moskwa, zajęli ex aequo trzecie miejsce z notą 246,3 punktu. Podczas bawarskiej gali sportowej w kategorii sportowe chwile na wieczność wyróżniono niemiecką skoczkinię narciarską Katarinę Schmidt z domu Althaus. Została ona uhonorowana za zdobycie 3 złotych medali na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w 2023 roku w Planicy. Warto wspomnieć, że drugą osobą, która pośrednio była związana ze skokami narciarskimi i została nagrodzona na tej gali, był Erik Frenzel. Były kombinator norweski został uhonorowany statuetką w kategorii wybitnej kariery sportowej. Zwycięzca Pucharu Świata 2022-2023 ponownie na skoczni. Po kilku tygodniach przerwy spowodowanej urazem do treningów powrócił Halvor Egner Granerud. Norweg jest już w pełni sprawny i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pojawił się na belce podczas konkursu inaugurującego letnie Grand Prix. OPA, czyli Organizacja Państw Alpejskich, zaprezentowała kalendarze Alpen Cup na sezon 2023-2024. Po raz pierwszy w historii w tym cyklu będziemy mieli polską skocznię. Zawody w Szczyrku zostały wyznaczone na ostatni weekend stycznia przyszłego roku. Organizatorzy zostawiają sobie jeszcze możliwość korekt w kalendarzu. Ogłoszono przetarg na budowę nowego węzła komunikacyjnego w Kawaleze, który ma zostać ukończony przed startem zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Mediolan Cortina 2026. Kawaleze to miejscowość we włoskim Trydencie, leżąca w dolinie Val di Fiemme. Projekt o wartości około 12,3 miliona euro ma służyć jako dworzec autobusowy, zajezdnia dla 15 autobusów, punkt ładowania autobusów elektrycznych oraz podziemny parking na 137 miejsc. Val di Fiemme w regionie Trento ma gościć skoki narciarskie i kombinację norweską na Giuseppe Dalben Ski Jumping Arena podczas następnych zimowych Igrzysk Olimpijskich.